Ja już się tak martwię o swoje zdrowie podczas oglądania paru dokumentów, że na dzisiejszy odcinek kupiłem sobie cukierki z melisą. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, ja, czyli Prowcio. Witam was moim podstawowym przywitaniem. Chciałbym tylko napomknąć na początku, zanim cokolwiek jeszcze powiem, że nagrałem już 10 minut tego odcinka. Znaczy nagrałem, zapomniałem włączyć kamery. Na szczęście skapnąłem się dość szybko, gorzej gdybym się skapnął po półtorej godziny nagrywek, że nie włączyłem kamery. Także nie straciłem dużo, więc pozwólcie, że nie będę dzisiaj przeciągał startu. Ja tam wcześniej coś mówiłem na tym starcie, ale już mi się nie chce tego powtarzać. Mówiłem coś tam, że może będę komentował bajki, zostawcie łapkę w górę jak chcecie i dajcie znać w komentarzu, czy jakieś bajki byście chcieli obejrzeć u mnie. Takie tam generalnie pierdoły. Mówiłem też, że nie żebram w tych odcinkach nadaremne, bo to długie odcinki są. Mówiłem dużo rzeczy, ale teraz mówić ich nie będę. Po prostu was serdecznie zapraszam. Trudne sprawy. 45-letnia Anna Barczak była żoną budowlańca, 47-letniego Zbigniewa oraz matką dorastającego syna. O, i tutaj właśnie był komentarz. Jakby dwa komentarze powiedziałem na poprzednim nagraniu. Wcześniej jak nagrywałem, ale się nie nagrało, to powiedziałem tutaj, że a! Teraz będę sztuczny, ale spokojnie, to dwa komentarze. Kolego, ja myślałem, że włączyliśmy Polsat i Trudne Sprawy, a nie Świat według Kiepskich. Strasznie dziwnie się mówi komentarz, który mówiłeś przed chwilą i wiesz, że go mówiłeś przed chwilą i go powtarzałeś i to jest taki już sztuczny. Ja nie wiem, jak ja nagrywałem kiedyś filmy na scenariuszach, nie rozumiem tego. To naprawdę musiały być straszne filmy, ja już rozumiem, dlaczego mi teraz wyświetlenia w górę poszły. 17-letniego Romana. Niepracująca zawodowo gospodyni domowa była od dawna niezadowolona ze swojego życia. A i tutaj mówiłem, że też bym był niezadowolony, kiedy w salonie bym miał obraz za kilka milionów, miliardów czy tam ileś pieniędzy. W tak beznadziejnej ramce. Lampę bez lampy, bo tam są same żarówki. Mówiłem też, że nikt na świecie nie kolekcjonuje złotych słoni. Ja wiem, że słoniki przynoszą szczęście. Tego nie mówiłem poprzednio. Ale nie rozumiem, po co kolekcjonować ich aż tyle. Spójrz na swoją rodzinę, tam nic nie przyniosło szczęścia. To zadziałało w drugą stronę. Rodzina, szczególnie mąż, traktowała ją bowiem jak swoją służącą. Od jakiegoś czasu moje życie to jakaś totalna porażka. W tym momencie jeszcze nie byłem, także tutaj już komentarze na żywo mówię. I tu chciałbym powiedzieć, że od jakiegoś czasu moje życie jest takie od początku życia. Nic się nie działo, nic się nie kleiło. Syn, wiadomo, młody, nastolatek, miał swoje towarzystwo, swoje ścieżki. A mąż? No mąż. Kanapa po pracy, tak, telewizor, no i żłopanie piwska. Przynajmniej pracował. Ja znam takich, co siedzą na kanapie i żłopem piwsko. I uważałem, że to jest ich praca. Więc jakby ten twój to jeszcze nie jest ten najgorszy sort. On nie należy nawet do dobrego, on nie należy nawet do przeciętnego sortu. To jest raczej ten zły sort, ale nie jest najgorszy. Ja miałam wrażenie, że gdyby coś mi się stało, to on w ogóle by tego nie zauważył, tak? No nie zauważyłby, chyba żeby o tym powiedzieli w telewizji. Wtedy byłby pierwszym, który by usłyszał. Orientowałby się dopiero wtedy, gdyby nie dostał obiadu pod nos. Choć tego dnia wypadała ich 20. rocznica ślubu. Czy naprawdę istnieją ludzie, którzy w domu gotują w fartuszku, który noszą kucharki w szkołach? Ja rozumiem taki fartuch, nie wiem, z gołą klatą czy coś tam. W ogóle mało kto używa fartucha, ale okej, jakby rozumiem, że są ludzie, sam gdybym miał, to może bym używał przez pierwsze dwa dni od zakupu. Ale taki? To jest fartuszek szkolny! Zbigniew, w przeciwieństwie do Anny, nigdy nie przywiązywał bowiem do tej daty szczególnej wagi. Ja bardzo dobrze pamiętam ten moment, kiedy dostałam SMS-a od męża z wiadomością, że się nie może doczekać wieczoru. To była 20. rocznica naszego ślubu. Chyba ci się mężowie pomylili, bo tamten nie wskazywał nic na to, żeby on w ogóle wiedział, że jest w związku. No trochę się zdziwiłam, bo on nigdy nie pamiętał, ale była to wielka szansa na to, żeby może ratować nasze małżeństwo. Powiem ci jedną rzecz. Nie z autopsji, ale powiem ci jedną rzecz. Jeżeli twoim mężem, / żoną, bo żony też czasami są takie, jest ktoś, kto nie ma w ogóle ambicji, jest śmierdzącym leniem, wraca do domu i pije piwsko, to tam nie ma co ratować. Jedyne, co możesz ratować, to siebie. Miałam wypaść bardzo dobrze się przygotować, no nawet syna pozbyłam się z domu. Nawet syna się pozbyłam, żeby próbować ratować małżeństwo. Zrobimy nowego, na pewno mąż mnie kocha. Anna udekorowała sypialnię, zrobiła romantyczny nastrój i położyła się w łóżku w nowej, seksownej bieliźnie. To jest bardziej siat leżący niż leżenie. W sensie, jak leżysz, to tak na płasko, ewentualnie tylko głowa. A ona siedzi i leży. Od pasa w dół leży, ale od pasa w górę już siedzi. Także to jest pozycja siedząco-leżąca. Pozycja tak zwana... siedząco-leżąca. Chciałem wymyśleć jakąś śmieszną nazwę, ale nic nie wymyśliłem. Pragnęła, by wieczór z mężem wyszedł idealnie. Ja zrobiłam z siebie totalną kretynkę.
Czy ja naprawdę chciałam tak wiele? Zapomniałaś o jednym ważnym szczególe w tym wieczorze. Zamiast tych płatków róż mogłaś powycinać logo żubra i porozrzucać po łóżku. Do wanny zamiast wody wlać piwo, a siebie ubrać w pelerynę niewidkę. W sensie ciebie po prostu nie powinno być w domu. Czy to ze mną było coś nie tak? Nie, no to raczej z moim małżeństwem było bardzo źle. Bardzo. Ja w tamtej chwili wiedziałam już, że tak nie chcę dalej żyć. Że to musi się zmienić. Trudne sprawy. Po tym jak mąż odtrącił Annę i wyśmiał jej starania, rozgoryczona kobieta chowa swoją nową bieliznę. Czemu ją chowasz? Ja bym spakował i oddał do sklepu. Ona ci się nie przyda. Co do kuźwy nędzy? Co ty tu robisz? Co ty robisz w swoim pokoju? Czemu leżysz na swoim łóżku? Kobieto, ogarnij się trochę. W swoim domu jesteś, jak ty się zachowujesz? Nie robię, zostaw mnie, tak? Co ci odbiło dzisiaj? Czekam na tą kolację i nie mogę się doczekać. I nie będziesz miał kolacji, zostaw mnie. I nie będziesz miał kolacji, zostaw mnie. Znaczy to ja zostawiam ciebie tak naprawdę. Zostaw mnie, nawet nie dotykasz, nie dotykaj mnie. O co chodzi? O co chodzi? 20 rocznica ślubu, tak? 20 i co? Może ja bym chciała spędzić czas i w ogóle... Może ja bym chciała spędzić czas? Jakby spędzić czas można. Nawet stojąc spędzasz... Ja teraz spędzam czas. Leżąc w łóżku w swoim ubranku też spędzałaś czas. Nie powiedziałaś z kim byś chciała spędzić. Powiedziałaś tylko, że chcesz spędzić czas. Czas się spędza z każdą sekundą. Jakby ja patrzę teraz na zegarek, ja spędzam czas. Weź. Nie denerwuj. Ale co się przyczepiłeś nagle? Bierzesz, nigdy nie obchodziliśmy kuźwa rocznicy ślubu. Nagle mecyje obchodzimy. To my ślub mamy od 20 lat, sorry, zapomniałem. A teraz przysłałeś SMS-a i myślałam, że może się coś naprawi, no. Jakiego SMS-a? No co ty ze mnie głupią robisz? No wysłałeś mi SMS-a. Nie wysłałem ci żadnego SMS-a. Ja przecież nawet telefonu nie mam, nie stać, mnie wszystko na piwo wydałem. No jakże? Nie możesz się doczekać wieczoru i żeby A to nie była był gotowa. SMS... Chyba to nie był SMS do ciebie. Przepraszam, to do mojej kochanki był SMS. Pomyliło mi się, mam z nią dzisiaj rocznicę romansu. Andrzeja, kuźba, nie mogliśmy się doczekać tego meczu. Nie świruj. Dobra, weź, weź, nie mamy o czym mówić. Szybko, bo naprawdę dobra. Zaczyna się druga połowa i dobra, nie ma czasu. Spokój, daj. Nie dyskutujemy, dobrze? Dobrze, przepraszam, co chcesz, piwo? Mam, spokojnie, już. Perła miodowa czy okocim może być? Absolutnie nic nie docierało. Robił ze mnie jakąś... emocjonalnie niestabilną wariatkę. Przecież ja tylko chciałam się poczuć trochę kochana, tak? To chyba był ten moment, w którym pomyślałam pierwszy raz o rozwodzie. Po 20 latach od ślubu, bo przypuszczam, że związek trwa dłużej, ty pierwszy raz pomyślałaś o rozwodzie. On jakby cię traktuje tak samo od 20 lat, a ty faktycznie pierwszy raz pomyślałaś, u ciebie też już nie ma co ratować. W sensie nie chodzi mi o związek, o ciebie też nie ma, jakby nie ma z ciebie co ratować. Rozgoryczona Anna chce przemyśleć, co powinna zrobić w kwestii swojego nieudanego małżeństwa. Płaczącą kobietę zaczepia przystojny nieznajomy. Widzieli ten przystojny nieznajomy, jeszcze nikt się nie pojawił na ekranie, myślałem, że ten przystojny nieznajomy nie istnieje. Zaczepiam przystojny nieznajomy, taka chwila przerwy, czyli nikt, nie? Jakby nie istnieją przystojni ludzie. Ale nie, jednak przyszedł. Bardzo. Tak, słucham. Nie mów, słucham, bo cię wyrób! Oj, zrób to, proszę! Od 20 lat nie widziałam penisa! Tak. Tak, tylko kupę robiłam, woda mi plusnęła w oczy i teraz mi tutaj, o, mokro mi. Nie, nic nie jest w porządku. Czy mogę jakoś pomóc? Możesz zostać jej nowym mężem. To jest jedyny sposób na ratunek. Nie, to takie prywatne sprawy. Przepraszam, niech pan na mnie nie patrzy. Zachowuje się jak idiotka. Niech pan na mnie nie patrzy! Pan może ze mną rozmawiać, ale patrzysz gdzie indziej. Każdy ma prawo do gorszego dnia. Niektórzy mają prawo po prostu do lepszego dnia, a gorsze mają na co dzień. Całe życie złe. To nie tylko jeden dzień. Kłopoty w małżeństwie? No ja małżeństwem bym tego nie nazwał. Skąd patrzysz na tą babkę i mówisz: kłopoty w małżeństwie. To jest napisane na jej czole. Naprawdę, nie wierzę. Widzisz? Kłopoty w małżeństwie. Intuicja. Przepraszam, już muszę iść. Proszę zaczekać. Może razem skoczymy do wody i się utopimy. Ja też nie chcę żyć. Tak? Nie, a dokąd? Tak? Nie. A dokąd? Trochę mnie pan przekonał, jak nie weźmie pan na lody. Tam jest taka kawiarnia, oni tam bardzo dobrą kawę. Co pan jest? On ci zaproponował spacer uspokajający i zaprosił cię na kawę, żeby się trochę uspokajał. Tam nie ma żadnego podtekstu romantycznego, naprawdę. Ja jestem facetem, jakbym zobaczył na mieście płaczącą kobietę, czy faceta, jakbym faceta płaczącego zobaczył, to bym zareagował w taki sam sposób, ale z reguły jestem osobą, która by podeszła do takiej osoby, zapytała się, czy wszystko w porządku, próbowałaby pocieszyć, uspokoić i zabrać właśnie, nie wiem, na kebaba, na loda. To zwłaszcza z facetami. Głupio wyszło, po prostu bije od pani takie ciepło. Nie, to nie ciepło.
To mąż mnie bije. Piękną kobietą. Ja? Nie, faktycznie, tam za panią stoi, ta przy rowerze taka ładna. Nie, nie, przepraszam, do widzenia, już muszę iść. Proszę zaczekać, ja nie chciałem pani wystraszyć. Do widzenia. Ten mężczyzna był całkowitym zaprzeczeniem mojego męża. W sensie, że miał jaja, tak? O to chodzi. Nie wiedziałam, co mam robić, no. Ale cóż, no. Cały czas byłam mężatką. Po powrocie do domu Anna próbuje skupić się na obowiązkach domowych i podaje obiad mężowi i synowi. Mimo, że bardzo się stara, nie jest w stanie przestać myśleć o nieznajomym z parku. Co to jest? Co to za syf? To zupa z produktów, które kupiłeś. A że nie kupiłeś żadnych produktów, to mamy zupę z wody. No co? Pomidorowa. Ile ty tej soli to waliłaś? Chcesz mnie zabić? Prawdopodobnie chce i nie ma co tego ukrywać. Każdy chce. No, Jesus, coś ty zrobiła. Weź! Dawaj drugie. Dobra, nie przesadzajcie. Ale jakie dawaj przesadzajcie? Drugie. Weź to spróbuj. Nie ma dzisiaj drugiego. Jak to nie ma drugiego? No nie ma, więc albo zjecie tą zupę, albo nie wiem, zamówimy pizzę. Zamówimy... Nawet mnie już nie stać na pizzę po tych podwyżkach inflacyjnych. Co robiłaś cały dzień, się pytam? Sprzątałam. I kroki na Mi Bandzie nabijałaś. Mopem szorujesz, to tam kroki się nabijają. Ja tak z Apple Watchem robię. Chcę ponabijać kroki, to też mopuję. Chce się tak? Jeszcze nie skończyłam. Anka. To co, Anka, co do pizzy, to nie po to mam żonę w domu, żeby jeść jakieś syfy z miasta. To tak działa, to po to jest żona w domu. Jak macie żonę, to już nie jecie fast foodów. Kurwa, genialne. Natalia, bierzemy ślub. To trudno, to będziesz głodny. Anka, uspokój się i masz się zachowywać jak moja żona. Nie chcę nic mówić, ale ona jest aż nadto spokojna. W porównaniu do ciebie, do tego, który ją uspokaja. Zrozumiesz? A wiecie co? Pierdolcie się! Dokończę za ciebie, nie ma za co. Nigdzie, dajcie wy mi wszyscy święty spokój. Drugie dawaj! Dobra, zaraz coś ogarnę, okej? Okay? No! Pamiętam, że cały czas myślałam o tym mężczyźnie z tego parku. Nie mogłam się na niczym skupić. Marzyłam o tym... O czymkolwiek, żeby zjeść coś normalnego, żeby mieć normalnego faceta. Generalnie mam więcej marzeń niż wszyscy ludzie na świecie, którzy mają marzenia. Po przygotowanym na szybko obiedzie Anna zabiera się za sprzątanie ze stołu. Jest zdziwiona, kiedy widzi swojego męża wyglądającego z zaciekawieniem przez okno. Zbyszek? Co ty, nie przed telewizorem? Jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że nie patrzy w ten telewizor. Ale czemu on nie ma piwa w ręce? Patrz, nowa sąsiadka. Patrz jaka lufa. Weź przestań, chyba tu jestem, tak? No o co ci chodzi? No o co, żoną twoją jestem. Popatrzeć sobie nie mogę na młodszą. Jaką młodszą? No jaką młodszą? Zobacz. No jaką młodszą, co ona tam ledwo 30 lat mniej ma? No dobra, może za 2 góra 3 lata. Co? Przecież ciało 30-latki. Nie, to niemożliwe, nie. No co? Nie, słuchaj, nie. No? Słuchaj, ona jest dokładnie w moim wieku. Co? Tak. To jest ta Luiza, najgorszy koszmar mojego liceum. W liceum się różne rzeczy robiło, różne rzeczy mówiło. Teraz się z dorosłymi ludźmi, znaczy wy, ja jeszcze nie, jakby ja jestem dalej na takim licealnym poziomie. Ale znam dużo historii, że ktoś w liceum był taki, a potem w dorosłym życiu jest nagle taki. I chodzi mi o wagę, nie, że ktoś był chudy, a potem jest gruby po prostu. To dokładnie ja. I to ma być moją sąsiadką? Będzie. Jezu, nie, to jakiś koszmar, nie, ja tego nie przeżyję. Moje prognozy nawet nie dawały ci szans do końca odcinka na przeżycie. I tu nie chodzi o nową sąsiadkę, tylko bardziej o męża. Zdziwił się na widok nowej sąsiadki. To do tego była to ta Luiza Byczkowska. Widać było, że niezły z niej byczek, to prawda. I jeszcze miała figurę taką jak 30 lat temu. A ja? Masakra. Chwilę po odkryciu, że jej nową sąsiadką będzie znienawidzona koleżanka z liceum, Anna wsiada na nieużywany od lat sprzęt treningowy. Co to jest za sprzęt treningowy? Ruchacz 3000! Tak jest! A ty co robisz? Ale ślepy jesteś? Nie widzisz, że ćwiczę. Skąd ty to wyciągnąłeś? To jeszcze działa? To masz 10 lat. O, działa, działa. Teraz będzie działać codziennie, wiesz? Ale malutka, tylko żebyś zawału nie dostała. Ja zaraz dostanę zawału. Moment, w którym muszę wziąć sobie cukierek z meliską, bo no nie wytrzymaj po prostu. Od razu jestem jakiś taki spokojny. Kurwa, trudne sprawy, no nawet cukierki nie pomagają. Ty się nie martw, tak? Boisz się, że ciebie nie będzie miał kto obsługiwać, tak? Oj, od razu takie złośliwości, co? Oj, daj mi spokój, trening robię. Luiska kompleksów narobiła, tak? Wiesz, że ta rzymija mi krwi napsuła? Życia przez nią nie miałam. A wiesz, jaka szprycha? Tak, tak. Mogła. Wiesz co? Co się pojawił jakiś facet,
to każdego mi odbijała. Taka była. Widzisz, jakie ma kształty, dziwisz się? A, śmieszny jesteś. Te kształty to takie prawdziwe jak truskawki zimą. Zazdrosna byłaś i zawisna. Tak. Ale ćwicz, może i coś z ciebie będzie. Zobaczymy. Zobaczysz, będzie. Szlak mnie trafił, jak zobaczyłam, jak ona wygląda. Pomyślałam wtedy, że pewnie nie ma dzieci, tylko jakiegoś bogatego mężulka, który sponsoruje jej operację plastyczną. Ja wiem, że się mówię z pełną buzią, ale no sorry. Schowam cukierka do policzka teraz, także o. Uwaga! Mężem tej Luizy będzie ten gościu, który nam zaczepił na ulicy. Nie widziałem tego odcinka nigdy wcześniej, ale mogę się założyć. Wiedziałam, że prędzej czy później się spotkamy, dlatego musiałam zadbać o swoją formę. Po morderczym treningu wykończona Anna chce wziąć prysznic. Ktoś dobija się jednak do jej drzwi. Dzień dobry. Boże, co za pytanie. Nie. Bo ja jestem nową sąsiadką i przyszłam się przywitać, zapoznać, bo... tylko, że chyba widzę, że nie w porę przychodzę, pani nie... Znaczy widzę, czuję, że nie w porę po prostu. Bo ja ćwiczyłam. O, rozumiem. No tak, w każdym momencie jest dobrze wziąć się za siebie. O, tak, właśnie, tak, dokładnie, tak. Tak? Czy my się nie znamy? Nie sądzę. Anka? Anka Romańczuk? Tak, Anka. Jejku, ja jestem Luiza. Luiza Frankowska. Znaczy z domu Byczkowska. Jejku, jak się cieszę. Cześć! Luiza, cześć! Nie. Przepraszam, że cały czas jestem z tym cukierkiem. Nie da się ich tak szybko zjeść. One są takie, jakby toffee miały w środku. Czy na pewno jest Melisa? Jak ja się cieszę. A ja się tak bałam, tak się stresowałam, co ja będę miała za sąsiadów. A tu proszę, moja najlepsza przyjaciółka z liceum, Anka. Jak ja się cieszę, pokaż mi się. Ojejku, jak ty świetnie wyglądasz, Anka, tak. O, pokaż się, Nicki Minaj widzę tutaj, Kim Kardashian. A teraz proszę, taka kluseczka, taka, no fajnie, faceci to lubią. Zwłaszcza mój mąż, on to kocha, zwłaszcza na ulicy, jak są takie samotne i płaczą. Ale super, ale wiesz, super. Bo ja miałam właśnie iść pod prysznic, wiesz. Pójdziemy razem, jak stare, najlepsze przyjaciółki, tak jest, iski. Bo ja mam tyle pytań do ciebie, no, jak żyjesz? Na tym pytaniu mogłoby się skończyć. Masz męża, mam, dzieci. Mam, tak, mam męża, mam syna. Tak, ja mam córkę, jejku, jak fajnie, super. Fantastycznie, ale może porozmawiamy kiedy indziej, bo... Dobra, to już jeszcze do ciebie przyjdę. Super. Ale co, że jakże dzisiaj? No tak, o 20? Nie. Dobra, o 19. Faktycznie o 20 to już ludzie śpią, o 19 się umówmy, bo to później już po dobranocce to nie ma co. Napijemy się winka, pogadamy, powspominamy stare dobre czasy. Super będzie, dobra, to ja na razie lecę, pa. Ale, no, Luiza. A, masz rację, ciasto przyniosłam na powitanie, super, jejku, jak ja się cieszę, nie razie, hej, pa. Ja wiedziałam, że ta kolacja musi wypaść idealnie, bo ta żmija będzie czekała tylko na każde moje potknięcie. Ona wyglądała, jakby się szczerze cieszyła z tego, że ma ciebie. Tak jak mówię, ludzie jak dorastają, to w głowie układają sobie pewne rzeczy i wydaje mi się, że właśnie ta żmija przestała być żmiją, a zaczęła być takim bardziej wężem zbożowym. To był jeden plus, tak? Przestałam myśleć o tym facecie z parku. Przecież teraz musiałam się zająć czymś innym, miałam większe problemy. Zbyszek, Zbychu! Co ty robisz? Oglądam. Słuchaj, musimy porozmawiać, poważnie porozmawiać. A nie możemy porozmawiać jak normalni ludzie przy włączonym telewizorze? Możemy. Ale to jest bardzo ważna rozmowa. Oddaj gowara, co ty robisz? Słuchaj, chcę, żebyś był trzeźwy, tak? Wiesz, że ja nie przestałem pić od 30 lat, jak ja mam być trzeźwy? Jak mnie kat złapie, to ja umrę na miejscu! Nie robię, kochanie, nie robię, ale dzisiaj mamy ważną kolację i chciałabym, żebyśmy wypadli jak najlepiej. Ale przed kim? No jak przed kim? No ta żmija Luiza wprosiła się na kolację dzisiaj. To trzeba było od razu tak mówić, że... Luizka, ja już jestem trzeźwy, od razu, nie? Jak nie, idę tylko po prezerwatywy. Koleżanka przychodzi. Proszę cię, wiesz co, nie mów tak. Boli mnie to, wiesz? Co cię boli? Ręka mnie trochę boli, bo dużo zamiatam. Nogi mnie bolą, bo dużo chodzę. A duży ciężar, to jak dużo chodzę z takim ciężarem, to jest ciężko. Mnie to w ogóle nawet nie zauważasz, nie? W ogóle. A do niej to się ślinisz jak jakiś mały szczeniaczek. Koniec z wulgaryzmami w tym domu. Koniec z wulgaryzmami, powtarzam. Gdzie tam był wulgaryzm? Próbuję sobie przypomnieć, bo minęło jakby 15 sekund, ale totalnie chyba nie słyszałem żadnego wulgaryzmu. Ja tu jestem od wulgaryzmów, tak? Ja zdecyduję, kiedy będzie kurwa koniec wulgaryzmów. Oddaj browara, przecież
nie zrobi ci wstydu po jednym browarze. Oczywiście, że nie zrobi ci wstydu po jednym browarze. Dlatego nie piję dwóch naraz. Piję jeden, potem jeden, potem jeden. Zawsze jest jeden browar na stole, nigdy nie ma więcej. Dobra, słuchaj, ja jadę na zakupy, dobra? Tak, jedziesz? No to kup mi chipsy takie dobre. Kup mi garnitur i taki ładny krawat, taki no ładny, taki kolorowy. Kuźwak ostatnio o smaku ciula, tylko jakiś łagodniejszy. Chipsy o smaku ciula. Jadłbym. Po powrocie z zakupów Anna rozpoczyna przygotowywanie wykwintnej kolacji. Kobieta jest zdeterminowana, by wszystko wyszło idealnie, nawet jeśli będzie musiała udawać kogoś, kim nie jest. Chce się popisać przed dawną rywalką. O, wróciłaś już? Tak, tak. A chipsy gdzie? Tam, w reklamówce masz. A czemu mi nie przyniosłaś? Zajęta jestem. Śmaki gotowane. Co to za syf? To nie syf, to ślimaki z Lidla swoją drogą. W Lidlu sprzedawali takie ślimaki. Jadłem je. Jadłem dokładnie te ślimaki, dokładnie z tej paczki. Wiem, że to są ślimaki z Lidla. Nie, to nie syf, to ślimaki, tak? I co z tym zamierzasz zrobić? No, na kolację. Czyli kuźwa tego nie będę jadł, przestań. No ale co mam podać? Golonkę na przykład? Boże, ty widziałeś Luizę? Jak ona wygląda? Ale ja nie o tym mówię, tak? Słuchaj, ona na pewno chodzi do wykwintnych jakichś restauracji, tak? Co jest nie tak z ludźmi? W sensie, czemu po wyglądzie oceniamy, czy ktoś jest jakimś multimilionerem? Ona jest po prostu ładna, jak na starszą kobietę, nawet nie starszą. To nie jest nawet starsza kobieta, to jest po prostu dorosła babka. Zadbana jest. Czemu od razu mówić, że jest milionerką i od razu kolorować coś, że ona tylko wykwintne restauracje, że tylko to, tylko tamto, tylko sramto. To tak jakbyście spojrzeli na mnie i powiedzieli, że jestem bogaty, bo jestem youtuberem. No kurwa nie! Ja nie chcę, żeby ona pomyślała, że my jakimś plebsem jesteśmy. Ja chcę, żeby myślała, że mamy życie na poziomie, wiesz. Chcesz, żeby ona pomyślała, że macie życie na poziomie? Ona wejdzie do kuchni, zobaczy tą okropną tapetę, to na pewno nie pomyśli, że macie życie na poziomie. W sensie, już po tych słoniach nie widać, że macie życie na poziomie. Chociaż ten obraz w salonie, jeżeli powiedzie, że oryginał, no to faktycznie. Co ty chcesz mi powiedzieć, że nie mamy życia na poziomie? Że ty nie masz życia na poziomie? Czego ci brakuje? Dostajesz pieniądze na tacy, leżysz i pachniesz. I to ma być złe życie? To jest złe życie? O co ci chodzi? W sensie teraz mówimy o niej, nie o tobie. Ty leżysz i pachniesz. Znaczy, bardziej leżysz i śmierdzisz, ale to też jest jakiś zapach, jakby nie patrzeć. Tak mi się powiedziało, przepraszam, tak? No. Słuchaj, mi naprawdę zależy, żeby ta kolacja wyszła tak, wiesz, tak bardzo dobrze, tak wykwintnie, tak? Słuchaj, to tylko jeden raz, no proszę cię, no. Słuchaj, ja ci jutro zrobię goloneczkę. Kotleciki ci usmażę. No i tą fasolkę, dobra, tak? Ile on zarabia, że macie tyle pieniędzy na golonkę, kotleciki, fasolkę? Fasolka jest już cholernie droga. Za kilogram fasolki zapłacisz dwie dychy, a on zje 5 kilogramów fasolki. No. Polędwiczki? No dobra. Dobra, ewentualnie raz mogę się na coś takiego zgodzić. Dziękuję. Wiem, rozpuściłem się trochę. Moja wina. Niech stracę. Jutro zjem to wszystko. I nawet powiem przy wszystkim, że robisz najlepsze ślimaki. Dziękuję ci, jesteś kochany. Dziękuję ci, jesteś taki kochany. Kocham być z tobą od 20 lat. Chyba pierwszy raz naprawdę jesteś kochany. Tak jakby minęło 20, to jest 20 razy 365 i ty pierwszy raz w życiu, pierwszą minutę się do mnie uśmiechnąłeś. W sensie ja nie widziałem nigdy, żebyś ty się uśmiechał. Tak? A coś słodkiego? Tak, spójrz, tatuś stoi obok, bo jaki słodziak. Nie, nie, słuchaj. W ogóle, Roman. No i Roman, ty, Ania, tak? Ja, Piotrek, ty? Nie wiem, jak masz na imię, także musisz mi napisać w komentarzu. Przedstaw się ładnie w komentarzu, to będę pamiętał na przyszłość. W ogóle nie jest śmieszne, no. Ale co? Ty tak masz zamiar wystąpić na naszej kolacji? Ale jakiej kolacji? Ty widzisz, jak ja wyglądam i zaraz kąplam idę na miasto. No właśnie widzę, nie, w ogóle nie chcę o tym słyszeć. Pójdziesz zaraz na górę i, Boże cię, przebierz się w jakieś porządne... Ale nie, no to właśnie lepiej, żeby on poszedł z kumplami na miasto. Bezpieczniej dla ciebie, jak syna nie będzie w domu. I nałóż koszulę, dziecko. I jeszcze krawat do tego? Romuś, proszę cię, tak? Naprawdę, rzadko kiedy cię o coś proszę, no. Weź, przebierz się porządnie i nie przynieś mi wstydu, dobra? Tylko ten jeden raz, no. Dobra, ale później mogę wyjść ze znajomymi, tak? Tak, później będziesz mógł, ale... Znaczy później, no później. Jak już znajdziesz znajomych, to zawsze możesz z nimi wychodzić. Tylko, żeby wyjść ze znajomymi, trzeba pierw ich mieć. Wieczorem Anna jest zadowolona, że wszystko udało się jej dopiąć na ostatni guzik. Zbliża się godzina umówionej kolacji. Anna ma nadzieję, że jej bliscy dotrzymają słowa i nie skompromitują jej przed dawną koleżanką z liceum. Cześć! Cześć! Cześć.
Czy ty masz problem jakiś z kanalizacją? Nie. No jakiś taki dziwny zapach. Po prostu moja woda toaletowa. Z toalety, tak, no bo jakby woda toaletowa, no to nie o to chodzi w wodzie toaletowej. Czemu nikt mi nigdy nie powiedział? Można? Tak, proszę, zapraszam. Chodźcie. Zapraszam serdecznie. To jest mój mąż, Krzysztof. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. To dla ciebie. Dziękuję. Dla pani. A to jest moja córka Julia. Cześć, Julia. Dzień dobry. Czy na pewno nie jesteśmy za wcześnie? Nie, nie, wszystko jest w porządku. Bo wyczuwam jakąś taką dziwną atmosferę. W takim domu jesteś, jakby tutaj nie ma innej atmosfery. W sensie to nie atmosfera, to ta woda toaletowa. Krzysztof, ty też jakoś dziwnie się zachowujesz. Nie, nie. Nie, no. Wy się znacie. Nie. Odmówiła mi kawy, rozumiesz? Pewnie byłaś jego pacjentką. Posłuchaj, jeśli parę lat temu, to nie masz czym się przejmować. Ale tylko jeżeli parę lat temu, bo jeżeli tydzień temu, to nie, no jakby w sensie ja tego nie akceptuję. Jeszcze nie wiem, jakim jesteś lekarzem, ale przypuszczam, że ginekologiem. Tak się zmieniła przez te lata, wiesz co, że... Wiesz co, faktycznie masz rację, to coś z tą kanalizacją jest nie tak, ale mamy już całą ekipę. Będzie remont, mój mąż Zbyszek, mój syn Romek, Luiza, Krzysztof, tu Julka, poznajcie się. Z córką się nie przywitałeś, głąbie! Trzeba się ze wszystkim, czemu ominąłeś córkę, tak stoi córka, chłop i babka i ty robisz tak. Jaki gentleman. Cześć. Aniu, ty to zawsze miałaś, jeśli chodzi o mężczyzn. Tak. Wiadomo. Słuchajcie, zapraszam do salony, tak? Zapraszam. Dla mnie to był szok. Totalny szok, bo ten facet, o którym tak dużo myślałam, ten z parku, się okazało, że on jest właśnie mężem tej Luizy. Już wiedziałam, że ta kolacja to będzie totalna katastrofa. Mimo napiętej atmosfery między Anną a Zbigniewem, kobieta dalej jest zdeterminowana, by kolacja wyszła idealnie. Czuje, że dawna rywalka tylko czeka na jej potknięcie i nie chce dać jej tej satysfakcji. Może powiedzcie, jak się poznaliście? No wiesz, no normalnie idę sobie ulicą z kumplem. Z znajomych. A to przepraszam, na ulicy się poznać nie można? Co złego jest w tym, że ktoś sobie ulicą, nie wiem, potknie się albo wpadnie na inną dziewczynę i się pozna? Czemu ty nagle zmieniasz bieg zdarzeń? Co jest złego w poznaniu się na ulicy? Poszłam do koleżanki na imprezę. Wchodzę, patrzę, a tam siedzi on. I bada jej ci! Tak się dowiedziałam, że jest ginekologiem. Pierwsza wizyta darmowa. Student medycyny na trzecim roku. Od razu wiedziałam, że za kilka lat będzie moim mężem. Gratuluję. I dobrze postawionym ordynatorem. No super. Przepyszne ślimaki. Naprawdę? Dziękuję. Jak chodziły po ogródku, to nie wyglądały wcale tak dobrze. A propos ślimaków. Tak. Aniu, byłaś kiedyś we Francji? Nie. Coup de main. Bo my z Krzysztofem byliśmy. I wiesz co, to znaczy one są dobre, tylko... Trochę takie jakby niedopieczone, wiesz? To są ślimaki z Lidla, one nie mogą być dobre. Znaczy ja te co jadłem to były nawet spoko. Ja jadłem takie z pistacjami w środku. Ja lubię pistacje, może dlatego mi smakowało. A w ogóle to podaje się do nich inne widelce. Ale wiesz, ja rozumiem, że ty mogłaś nie wiedzieć. Zapamiętam. Dziękuję za radę. To jest wykwintna kuchnia. Kochanie, proszę cię, nie bądź niemiła. Ona się nic nie zmieniła. Ślimaki nie zdały egzaminu i znowu będzie trzeba powtarzać. Całe życie pod górkę. Jak mnie jakiś chłop butem nie przygniecie, to egzaminu nie zdam. Kurwa, życie ślimaka jest do dupy. Ona była gorsza niż w liceum. Ja nie wiem, co ona miała w sobie takiego, że taki fajny facet jak Krzysztof się nią zainteresował. Przecież ona w ogóle niczego sobą nie reprezentowała. Dwie godziny później Anna jest zaniepokojona długą nieobecnością swojego męża i Luizy. Oj, chyba te plamy nie zajdą przy pracy. Co to do cholery? Chyba jednak będziesz musiał tą koszulę zdjąć i wrzucić do pralki. No może troszeczkę mi pomożesz przy guziczkach. Oj, ty niegrzeczny. Co? Oj tam niegrzeczny, po prostu jestem zbyt gruby, rękami nie dosięgam do guziczków jak dinozaur. Tak. Kurwa, jak nos w tym koszulę. Oj, niegrzeczny. Ej, halo? Otwieraj do cholery, wiem, że tam jesteście. Halo, Luiza. Co to w ogóle się... Co to w ogóle ma znaczyć? Oj, Jezu, u lekarza byłam. Zalał się winem. Zalał mnie. Się winem zalał, się tylko siebie, ja nic więcej nie mówiłam. Był w pobliżu jego usłużnej żony, więc zaproponowałam... Jesteś bezczelna.
No ty jesteś bezczelna, nic się nie zmieniłaś przez te lata. Jak jestem bezpieczna? Co ty w ogóle mówisz? Jak jestem bezpieczna? Znaczy, co ty w ogóle mówisz? Słowo bezczelna jest strasznie trudne, ja w głowie bezpieczna miałam tylko. Ja się zabezpieczam tak, że ja jestem bezpieczna. Co w ogóle za insynuacje? Może więcej szacunku dla gości? Szacunku? Dla gości szacunku? Widziałeś kiedyś, żeby ktoś szanował gości? Nie! Jak ktoś nie przychodzi do domu, to go jeszcze kopiesz w dupę. Wiesz co mówisz? Może dla mnie trochę szacunku, tak? Jesteście w mojej łazience, z moim mężem jesteś tutaj. W ogóle wiesz co? Stop! Teraz świnie, król parkietu, ręka jak złamana! Słuchaj, zabieraj ją, bo nie mogę na nią patrzeć. Jeszcze bezczelnie mnie wyrzucasz? Jesteś bezczelna! Nie, ona ciebie nie wyrzuca, ona prosi twojego męża o zabranie ciebie. Ja? Ja jestem bezczelna? To ty jesteś w mojej łazience z moim mężem, tak? I jeszcze każesz mu się rozbierać. Luiza? Tak, Luiza, no, właśnie. To są podłe insynuacje. Ona zawsze taka była. Nie, to jest podła szmija. To jest podła szmija. Ty wyzywasz mnie, a jest! W końcu mamy content! Po 22 minutach w końcu jest walka! Luiza, uspokój się! Wychodzimy! Wychodzimy! To było po prostu bezczelne. Podrywać mojego męża? W moim domu? Na moich oczach? Nie no, podrywała za drzwiami, nie na twoich oczach, także jakby na twoich oczach on już był poderwany, ale podrywała go za twoimi oczami. Ona nie miała żadnych skrupułów, żadnych świętości. Ja nie chciałam jej znać. Następnego dnia Anna wraca do domu z zakupów. Niespodziewanie widzi, jak jej sąsiadka wdzięczy się przed jej mężem, myjąc swój samochód. Anna jest w szoku. Co się tutaj dzieje? Co jest normalnie? Cześć, ja nie chcę być hejterem, ale tak ci troszkę coś na spodenki nachodzi. Przestań się, kobieto, rzeć. Jak ty wyglądasz w ogóle? Jak ja wyglądam? Ubieraj się i zabieraj to auto stąd. Ale... Zabieraj to auto stąd, nie wiem, zaparkuj te w salonie. Nie będziesz trzymać auta na parkingu. No oczywiście, że pozwoliłem. A z jakiej racji? Nie możesz mieć auta pod swoim domem, tylko pod moim? Ale ona myje auto pod domem wielu ludzi. Po lewo masz domy, po prawo masz domy, nawet z tyłu jest dom. Wszędzie są kurwa domy. Przecież sobie przeszkadzasz tutaj... nam, rozmawiamy. Widzę właśnie, widzę. Wiesz co? Nic się nie zmieniłaś, wiesz? Za każdym razem, jak się ktoś koło mnie pojawił, to ty byłaś na posterunku, chociaż mogłaś mieć każdego. Wymyślam? Wiesz co? Co z tobą jest nie halo? Ze mną jest nie tak. Tak. Spójrz na siebie. Wiesz co? Kto to mówi w ogóle? Nienawidzę cię, wiesz? Przestań siedzieć. Idź do domu, zrób coś pożytecznego. Obiad mi ugodził. Czepię, dokładnie. Ja jakbym miała takiego męża jak Zbyniu, to bym dbała o niego jak tylko się da. Droga wolna. Nie chcesz swojego męża? Chcesz Zbynia? Śmiało, można dokonać wymiany. Cały czas jej to mówię. Cały czas jej nie pasujesz. To nie tak, to nie tak. Wiesz co? Zajmij się w ogóle. Zajmij się czymś pożytecznym. Obiad ugotuj, już. Ja ci obiad ugotuję dzisiaj. Zobaczysz, jak świnia nie ma ten obiad dzisiaj, tak? Już do garu! Patologia jedna! Ty żmijo, ty! Po Luizie to mogłam się wszystkiego spodziewać, ale mąż mnie po raz kolejny rozczarował. Ja bym powiedział bardziej, że po mężu mogłaś się wszystkiego spodziewać. Ty jesteś z nim 20 lat, a on cię nie szanuje od początku. Mną nie był w ogóle zainteresowany, a przed nią padał na kolana. To było po prostu podłe. Kilka dni później, wczesnym rankiem, Anna nie może spać, nie tylko przez uciążliwe chrapanie swojego męża, do którego jest już przyzwyczajona. Sen z powiek spędza jej uciążliwa sąsiadka. Anna ciągle ma wrażenie, że czegokolwiek by nie zrobiła, i tak będzie od niej gorsza w oczach swojego męża. Tutaj akurat jest normalny związek, to nieważne czy rok, czy dwa lata, czy się kochacie w związku, czy nie. Walka o kołdrę zawsze jest taka sama, najlepszym rozwiązaniem jest mieć dwie kołdry. Dwie kołdry i jedną zapasową, której nie macie na łóżku, bo jak macie dwie kołdry, to i tak obie zabierze wam dziewczyna i wtedy bierzecie tą zapasową. Wiem z własnego życia. Jezu, co tak wcześnie? Halo? Tak, Bartek, przy telefonie. Tak, mój syn Roman, tak. A co się stało? W jakiej sprawie? Jak to? Jezus Maria, jak to na komisariacie? Co się stało? Jakiś wypadek? Co się stało? Jakiś wypadek? Nie muszę się już o niego martwić, będzie siedział do końca życia. Ale na pewno będzie siedział do końca życia. O, bo już się bałam, że wróci do domu. Dobrze, zaraz obudzę męża tylko i zaraz po niego przyjedziemy. A jeszcze na jaki komisariat pan mi powie? Dobrze, dziękuję bardzo, dziękuję, do widzenia.
Zbyszek! Co? Luiska? Luiska? Żadna Luiska! Wstawaj! Anka, to ty? Tak, Anka, ja, twoja żona od 20 lat, słuchaj. Co się dzieje? Po co mnie budzisz? Budzę cię, bo musimy jechać po Romka. Jest na... dzwonili z policji, nie wiem, coś chyba narozrabiał. Nie wiem, puszczałeś go gdzieś? Sam się puszczał. Co? Co się... No mógł. Widziałem się z nim wczoraj. Daj mi spokój. Weź, wstawaj, dobra, musimy po niego jechać. Muszę się wyspać. Nie wiem, czy wiesz, jutro, dziś wstaję za 2 godziny do pracy. Ktoś musi pracować na was. Jestem jedynym żywicielem rodziny. Zrozumiano? Nie każdy ma taki komfort, żebyś sobie, na przykład ty sobie możesz po południu przeleżeć, troszkę przespać. Ja muszę pracować. Jasne, wstawaj, bo ja przecież nawet nie mam prawa jazdy. No to na rowerze. Do koszyczka schowasz syna. Chyba nie masz prawa jazdy, bo ci się nie chciało zrobić. Nie chciało mi się zrobić, bo mi nie pozwoliłeś zrobić. Powiedziałeś, że baby za kierownicą to samo zło. Dobra, weź, nie wstawaj. Bo się do tego nie nadajecie, zwłaszcza ty. No, dziękuję ci bardzo. Proszę. Bardzo ci dziękuję. Nie ma za co, nie ma żadnego problemu. Nie wygłupiaj się, to daj mi chociaż na taksówkę, dobra? Dałem ci pieniądze wczoraj, już wszystko wydałaś? No, nie mam. Pierdziele. Na co wydałaś? Na ważną rzecz, tak? Na trenera personalnego. Co? To nie jest ważna rzecz. Czy trener personalny zacznijmy od tego, że nie jest rzeczą, okej? Okay? No tak. Dziś zmieniamy zasady, rozlicza się z każdej złotówki, każdy paragon, każda fakturka, każdy rachuneczek, do mnie. Okej, to jutro, tak? Od jutra, a skoro dzisiaj... Skoro tak pogrywasz, koniec. Dobra, słuchaj, daj mi przynajmniej na tą taksówkę, jak mam się tam dostać? Autobusem. Bilety na autobus też kosztują. Daj chociaż na bilety. Godzinę później Anna odbiera swojego syna z komisariatu. Okazuje się, że chłopak imprezował z Julką, córką Luizy. Kobieta jest wściekła, że Romek umawia się za jej plecami z córką jej odwiecznej rywalki. Czy ty w ogóle siebie, kobieto, słyszysz? A ty siebie słyszysz? A ja siebie słyszę? Ja siebie słyszę. Jak mówię, to siebie słyszę, ale słyszę siebie, ewidentnie siebie słyszę. Wiesz, ty cały czas jesteś pijany. Zresztą, nie ma o czym z tym gadać. Za niedługo się wyprowadzam, kończę 18 lat i biorę ślub z Julką. Z kim, że co? Z Julką. Z Julką? Tak, z Julką. No, chyba jeszcze w główce się poprzewracało. Do domu i lekcje, a nie. Ślub z Julką? Nawet cię na wesele nie zaproszę. Do domu lekcje. Nawet cię na wesele nie będzie stać, także nie będziesz nikogo zapraszał, bo nie zrobisz wesela. Halo? Cześć. Cześć, Krzysztof. No dobra, a o której? O 17 w parku naszym. Dobra. Kiedy zadzwonił Krzysztof i poprosił o spotkanie, pierwsza myśl, nie możemy. Twoja pierwsza myśl totalnie nie wyglądała na nie możemy. Twoja myśl wyglądała na, proszę, zerżnij mnie jak nigdy. Ma żonę, ja mam męża, ale ten jego głos taki miły, ciepły, serdeczny, no sprawił, że się zgodziłam, tak? Po południu Anna przychodzi do parku na umówione spotkanie z Krzysztofem. Kobieta jest zestresowana spotkaniem z mężem rywalki, który bardzo jej się podoba. Nie ma pojęcia, czego ma dotyczyć rozmowa i zaczyna nabierać wątpliwości, czy dobrze robi. Przepraszam, nie powinnam tu przychodzić. Poczekaj. Musimy porozmawiać. Nie, Krzyś, nie mamy o czym, naprawdę, przepraszam. Ja nie rozumiem, co tu się dzieje. Czemu ona przychodzi, po czym mówi, nie wiesz co, jednak nie powinnam tu przychodzić, nie wiem po co przyszła. On nic od ciebie nie chce, jeszcze on nic nie powiedział. Może ładowarkę zostawiłaś, chce ci oddać, nie wiem. Ale jak to, Aniu, w ogóle, przestań, co ty robisz? Prawdziwego uczucia nie oszukasz, nie uciekniesz od tego. Przestań, Krzyś, co robisz? Krzyś, przestań, co robisz? Co robisz, Krzysiu? Ale nie potrafię. Kiedy Krzysiu mnie pocałował, jak to się mówi, nogi się pode mną ugięły. Żałuję pocałunku, tak jakby kurwa strasznie go żałuję. Kiedy Krzysiu mnie pocałował, ale nie, to było złe. Luiza całe życie odbijała mi chłopaków, a ja w tamtej chwili wcale nie byłam lepsza od niej. Dlatego ja już wiedziałam, że to nie mogło się więcej powtórzyć. Po powrocie ze spotkania z Krzysztofem Anna nie może przestać myśleć o ich namiętnym pocałunku. Uczciwą kobietę nękają ogromne wyrzuty sumienia. Cześć, mamo. Cześć, synuś, cześć.
Słuchaj, tam obiadek masz w kuchni, odgrzej sobie jak chcesz, tak? Jak jesteś głodny. Jak tam schadzka? Co? Dobrze słyszysz. Co? Jaka schadzka? Co ty mówisz w ogóle? Mamo, ja wszystko widziałem. Ale co widziałeś? Co ty mogłeś widzieć? Poczekaj, porozmawiajmy inaczej. Co ty mogłeś widzieć, przyjacielu, drogi mój? Śledziłeś mnie? Mamo, nie zmieniaj tematu. Bardziej to ty się śledziłaś z nim. Jedliście ślimaki i potem próbowaliście te ślimaki. Taki żart na moim poziomie. A skąd się dowiedziałeś? Podsłuchiwałeś rozmowę, tak? Nie zmieniaj tematu, proszę cię. Po pierwsze, to twój ojciec nie jest święty. A ty jesteś święta? Po drugie, zdarzyło się to tylko raz. Raz, jeden, jedyny, więcej się nie powtórzy. Krzysztof o tym wie. Proszę cię, no, jesteś już dorosły, powinieneś to zrozumieć, no. Dobrze, powiedzmy, że ci wierzę. Nie powiesz ojcu, proszę cię, nie mów ojcu, co? Dobrze, nie powiem. Proszę cię, dzięki. Dzięki, chodź, zrobię ci ten obiad. Ale czekaj, pod jednym warunkiem. Że dasz mi 1 000 000 zł. I co teraz? Ty pozwolisz mi się spotykać z Julką. Co? Co? Z tą córką Luizy? Ty się spotkałaś z mężem Luizy, on się spotyka z córką Luizy. Twój mąż się spotyka z Luizą, jakby dla każdego coś dobrego. Ona córka Luizy. Dla mnie jest to córka Luizy i koniec. Mamo, to jest Julka, moja dziewczyna. Dla mnie jest to córka Luizy i koniec, kropka. I nie będziesz się z nią spotykał. Tak? Tak. Dobrze, to ojciec się o wszystkim dowie. Czy ty mnie szantażujesz? I bardzo dobrze robi akurat w jego wypadku, się zgadzam, bo nie zgadzam się z twoją decyzją, że on nie może się spotykać z dziewczyną, bo jest córką Luizy! Jakby to miało świat zmienić, że jest córką Luizy! By nie jest szantażujesz wstyd? Matkę? Nie, mi nie jest wstyd. Dobrze. Masz czas do jutra, mamo. Bo co? Bo to, że ojciec wszystkiego dowie. I tak ci nie uwierzy. Zobaczymy. No proszę cię, Romek! Romek! Ja nie umiem kłamać, ale wtedy nie miałam innego wyjścia. Gdyby Romek powiedział ojcu o tym, ja bym musiała się wszystkiego wyprzeć. I miałabym tylko nadzieję, że mąż uwierzy mi, a nie synowi. W końcu słowo przeciwko słowu. Syn nie miał żadnych dowodów. Tego, czy nie ma dowodów, jeszcze nie wiesz. Świadoma szantażu swojego syna, chce przygotować mężowi na obiad jego ulubione danie. Wierzy, że w razie czego zdoła przekonać męża do swojej wierności. Jeżeli syn powie to swojemu ojcu i ojciec nagle dostanie ulubione danie i będzie rozpieszczał, wcale to nie jest podejrzane, w ogóle. Boże. Czym on to zrobił? Czy to wygląda jakby to robił profesjonalny fotograf? Nie. Boże, wszystko stracone. Boże. Możesz wziąć te zdjęcia i je spalić. Wiem, mam niesamowicie wielki mózg, 300 IQ. Kto by pomyślał o tym, żeby spalić dowody zbrodni? Postanowiłam pierwsza powiedzieć mężowi o tym, co się stało i po prostu mieć nadzieję, że Zbyszek mi wybaczy. Niedługo później Anna wychodzi z domu. Czuje, że musi szybko przyznać się do pocałunku z sąsiadem i przedstawić swoją wersję wydarzeń, zanim syn ją ubiegnie. Nie powinieneś być jeszcze w pracy? Zapomniałeś czegoś? Nie byłem dzisiaj w pracy, dziewczyno. No ale jak to nie byłeś? A gdzie byłeś? Pomyśl, główka pracuje. Wiem, że jest u ciebie ciężko z tą główka pracuje, ale pomyśl! Naprawdę dasz radę, wierzę w ciebie. Wolne miałem załatwienie. Ale jak wolne? W ogóle to co ty taka dziwna jesteś? Ja dziwna? Jak ty się dziwnie zachowujesz? O co chodzi? Słuchaj, no my musimy porozmawiać, wiesz? On ma plucza! Ewidentnie on ma plucza! Na początku odcinka go nie miał! Co jest grane? A co? Ale trochę się stresuję. Nie stresuj się, tylko mów. Trochę się boję, słuchaj. Co? Wydałaś znowu na byś ty franty moje ciężko zarobione pieniądze? Nie. Nie, to w ogóle nie o kasę chodzi, słuchaj. To jest no to ważniejsza sprawa, taka... bo wiesz co, Romek... Co on znowu nawybijał? Bo on zrobił zdjęcia i na tych zdjęciach, wiesz, ja jestem z Krzysztofem. I całujecie się razem w tak. Parku. Jakby okazuje się, że cały świat widział to, jak wy się całujecie razem w parku. Wszyscy przez lornetki, kurwa, patrzyli. A skąd, wiesz, widziałeś już zdjęcia? Słuchaj, ale to było tylko raz, naprawdę. W sądzie się będziesz tłumaczyć na sprawie rozwodowej, rozumiesz? No ale jak nas rozprawię, zaraz tam rozprawię, no. Wiedziałam, że Romek... zrobi tak, że będą z tego same kłopoty. Ale co ty się czepiasz, Romka? On nic z tym nie ma wspólnego. Ja zrobiłem te zdjęcia, kobieto. Wiedziałem, że to nie mógł być dzieciak. Wiedziałem, że dzieciak by nie zrobił takich zdjęć. On był zajęty Julką. Ty myślisz, że ja nie widziałem, jak ty smolisz cholewki do tego ordynatorka? No. Słyszałam, jak się umawialiście razem.
stałem koło domu, nie widziałeś mnie. Podsłuchiwałeś mnie? To po prostu ty tak głośno gadałaś. Jeżeli ktoś stoi obok domu i słyszy, jak ktoś mówi, to nie jest podsłuchiwanie. Nie można stać obok domu i zatykać uszu, bo ktoś coś mówi. Rozwód będzie tylko i wyłącznie z twojej winy. Zrozum, nie dostaniesz nic. Domu nie dostaniesz, majątku, nawet zapomnij o alimentach, dziecko. Nie, to jest jakieś nieporozumienie normalnie. To naprawdę, to jest nieporozumienie. Jakie nieporozumienie? Zresztą już to nie ma znaczenia aż takiego, bo zobaczysz niedługo, w tym domu zamieszka fajna laska, która będzie ze mnie zadowolona i która będzie na mnie zasługiwała. Tak? A kto? Luiza, a kto? Wow. Szok! Tak? Luiza? To jest jakieś nieporozumienie. Luiza! 20 lat tutaj stoję, biorę tu, sprzątam, gotuję. Całe życie tutaj swoje poświęciłam tobie, syna ci wychowałam, a teraz Luiza! Ale to zapomniałaś, jakiś... koleżanko, co robiłaś wczoraj wieczorem. Nic kto mi przyprawił rogi? Nic, to tylko było raz, no, tak? Raz. Wcześniej myślałam, że mój mąż jest takim... kuburem. A on się okazał najgorszym potworem. I pomyśleć, że ja go chciałam przepraszać prawie na kolanach. Czułam się jak najgłupsza kobieta świata. Chciałbym cię wybronić, ale wiesz, no, ciężko. Chwilę później Anna pakuje do walizek rzeczy swojego męża. Upokarzana i wykorzystywana przez lata kobieta w końcu znajduje w sobie siłę, by się mu przeciwstawić. Czemu ty pakujesz jego rzeczy, jak to jest jego dom? Co ty robisz? Pogięło cię? Tak, pogięło mnie. 20 lat temu mnie pogięło, jak za ciebie wyszłam. A co ty myślisz, że ja cię wtedy nie wziął, to ktoś by się tobą zainteresował? Dziękuj Bogu, że cię tyle nauczyłowałem. Miałeś życie jak w Madrycie. Za nic. Wiesz co? Nie mogę na ciebie patrzeć. To wystarczy się odwrócić. Patrzycie teraz na ładny tatuaż. Napiszcie w komentarzu, że jest ładny, nie? Tak, żeby mi smutno nie było. Chcę ciebie słuchać. Co ty myślisz, że ja pozwolę, że mnie wyrzucisz z mojego własnego domu? To jeszcze jest wspólny dom. Już niedługo. Dobrze, to ja się wyprowadzę. Ciekawe gdzie? Nie interesuj się. Wszędzie będzie lepiej, nawet w tym parku. Widziałem taką nawet wygodną ławkę, nie było aż tak dużo desek. Stój, gdzie ty się wybierasz? Ej, ktoś mówi coś do ciebie. Nic ci nie słucham, nie słucham. Wracaj do domu. Rozkazów, tak? Wracaj do domu, nie dyskutujemy. Nie jestem twoją służącą. Ale jesteś moją żoną, póki nie mamy rozwodu, masz obowiązki wobec swojego męża. Dobrze, znajdź sobie inną służącą, tak? Bo na Luizę to też bym nie liczyła. Ej, to ty się wyprawiasz, zostaw. Ty co? No, nie dość, że mi żonę w parku obracasz, to mi rady udzielasz? Ostrożnie, bo nie chcemy żółtego dolarka, okej? Okay? Dobra, weź, do domu idziemy, ej! Zostaw mnie! Do domu idziemy! Uspokój się! Do domu powiedziałem! Co to się dzieje? Sobie. Co ty się tak mistrzysz do mojego męża, Krzysiek, do domu? Do domu! Wszyscy kurwa, ja też idę do domu! Kurwa, ja już jestem u siebie w domu! Nie, zostaję za nią i to już na zawsze! To są jakieś żarty? Nie, kocham ją! Spokój, dobra? Tą grubaskę, tę grubaskę? Ania jest piękną kobietą. Ciepłą, dobrą, czułą. A ty tylko zimna suka. Nie chcę zimnej suki, chcę ciepłą. No, dziękuję. Ty szmato, odbierałaś mi męża. Tak, i kto to mówi? Kto to mówi? Spójrz na siebie, ty wywłoko, ty. No. Dobra. Dobra, spokój, robimy tak. Po prostu wymiana. Wieź walizki, ty przynieś swoje. Nie wiem, co z dziećmi, one też się umawiają, więc w sumie jeden chuj. Mogą tydzień u nas w domu, tydzień u was w domu. Do niego, dobra. Tam, na drogą ulicę? Bardzo chętnie. I zapraszam do siebie, tak, chętnie. Że co, proszę? Krzysiu, jak się nie rozśmieszaj mnie. Ja nigdy w życiu bym się nie związała z kimś takim jak ty. Nie wiem, lubię klaskać po prostu. Co ty mówisz? Przecież mówiłaś, że mnie kochasz. Na złość tej wywłoce! Wyobrażasz sobie ja i ty? W jednym łóżku? Razem? Spokojnie, na początku możemy łóżko rozdzielić na dwa. Bierz mi wstrętna, oszukałaś mnie, tak? To bierz swojego mężulka i wypierdzielać mi stąd. A ty do domu, już. Zostaw ją, powiedział! Bo co mi zrobisz? No nic! No i chuj, jak zwykle, zawsze, zawsze przeciwko youtuberom. My się staramy, nagrywamy filmy dzień w dzień. Ja stoję po ponad godzinę, stoję ponad godzinę już w tym miejscu, komentuję ten parę komentarzy. Tylko po to, żeby w 40 minucie, na sam koniec odcinka, gościu dostał w ryj i żebym dostał żółtego dolara. No dziękuję bardzo, kurde. Kamie ty! Krzysiu! Co zrobiłeś? Udaję. Weź, tak udaję. Udaję, cwaniaczek. Dzwoń po pogotowie, co tak udaję. Stoisz, tak? Dzwonię. Udaję. Dzwonię po karetkę i po policję. I po straż pożarną. Nie wiem, do kogo mam numer, więc dzwonię do wszystkich. Chuj wie, kogo wylosuję. To logia. Gdzie leziesz, ty zostań tu. Pocałuj ta wujka. Kara ci nie ominie. Nara, cześć. On dostał tylko bombę w pysk. Ja dostawałem mocniejsze na treningach. Jak on ma tego nie przeżyć? 20 minut później karetka zabiera nieprzytomnego Krzysztofa, a policja Zbigniewa, który go pobił.
W międzyczasie do domu wrócił Roman w towarzystwie Julki, z którą znów potajemnie spotkał się po szkole. A co z mamą? Gdzie ona jest? Druga karetka właśnie panią jedzie. Ona sobie boże w ogóle, ma wszystko w dupie. Ale jak to nawet tato się nie zainteresowała? No nie, no. Nie, ja jadę do szpitala, dzwonię po taksówkę. Ja też jadę. Ja też jadę, jak ty stawiasz, to ja też jadę, więc weź taką, żebym się zmieściła. Znaczy nie chodzi mi, że jest gruba, chodzi mi o to, żeby miejsca były. Przepraszam, ten komentarz zabrzmiał tak źle. Następnego dnia Anna zbiera się do szpitala, do którego został przewieziony Krzysztof. Anna bardzo się o niego martwi, ponieważ mężczyzna w dalszym ciągu nie odzyskał przytomności po pobiciu. Niespodziewanie zauważa przed swoją posesją policję. Boże, jaki happy end ogromny! Wszystko wskazuje, że ten odcinek skończy się dobrze! Nie spodziewałem się tego. Pani sąsiadka napisała na panią wulgarny napis z tyłu, tak? Na posesji, na płocie. No już. Może pani zobaczyć, co sąsiedzi nas wezwali. Ponieważ pani Frankowska stawiała opór i znieważyła koleżankę, więc musimy ją zatrzymać. Nikogo nie znieważyłam! Dobrze, dobrze. To później, to zatrę, bo ja się teraz spieszę do szpitala. Dobrze, proszę. Na łowy, kraść. Nie interesuj się. Proszę, jak chcecie przyjechać do nas na komisariat i złożyć zeznania. Dobrze, to później. Nie wiesz, z kim zadarłeś. Szukaj nowej pracy. Ja tak samo mówię, jak dzwonię do UPC. Nie wiesz, z kim rozmawiasz, szukaj nowej pracy. Jestem prowcio, jestem jutro. W momencie, kiedy mówię, że jestem prowcio, to już wszystko się sypie. W sensie ja mam tak beznadziejną ksywkę. Jak ja chcę komuś grozić, mówię, nie wiesz, z kim rozmawiasz, ja jestem prowcio. Pół roku później Zbigniew Barczak usłyszał wyrok sądu skazujący go na 3 miesiące pozbawienia wolności za pobicie Krzysztofa Frankowskiego. Luiza Frankowska za zniszczenie mienia oraz znieważenie Anny Barczak i funkcjonariusza na służbie została skazana na karę grzywny i prace społeczne. Anna Barczak rozwiodła się z mężem i układa sobie na nowo życie z Krzysztofem, który również się rozwiódł. Oboje musieli podzielić swoje majątki na pół z byłymi małżonkami. Dzięki temu udało im się jednak kupić nowy wspólny dom, w którym zamieszkali ze swoimi dziećmi z poprzednich małżeństw. To jest strasznie dziwne. Jesteście matką chłopaka i jesteście w związku partnerskim z facetem, który ma córkę. I ta córka i ten syn mieszkają z wami i oni są razem. Mimo, że ich powinniście traktować bardziej jako swoje dzieci. Wiedziałem. No dobra, bez przesady, to tylko praca sekretarki. Ale to dopiero początek, zobaczy pani, jeszcze pani w gresie prezesa. Pani, czyli jeszcze nie jesteśmy na etapie... No w sumie nie może być na etapie mamo, znaczy może... W jaki sposób ty byś teraz na etapie mamo? Ale słuchajcie, wasze wsparcie jest nieocenione, dziękuję wam bardzo. Bez was by się nic nie udało. Nie mów tak, udało się tylko i wyłącznie dzięki tobie. Tak, moja pierwsza praca, pierwsza od 20 lat. Gratuluję, kochanie. Co ble? My tak nie robimy, jak wy się całujecie. Dobra, ale my jesteśmy młodzi, okej? Okay? Dobra, ale my się nie całujemy, my jesteśmy rodzeństwem, jakby nie patrzeć już trochę. Proszę cię, ty... No. Też jesteśmy młodzi, życie się dopiero po 40 zaczyna. U facetów pierwsze 39 lat dojrzewania jest najtrudniejsze.